Dobry wieczór, Mroczna Armio, witam i zapraszam na kolejne po dłuższej przerwie wydanie programu Mystery News, a więc najciekawszych informacji ze świata paranormalnego. A w dzisiejszym wydaniu. Odsłonięto ciała kosmitów w Meksyku. Incydent UFO w Peru. Ghost Adventures z nowym sezonem paranormalnych przygód. Premiera horroru o kosmitach. Wielkie powroty na YouTube. Września 2023 roku o godzinie 16 czasu meksykańskiego miało miejsce niecodzienne wydarzenie. Wielkie zgromadzenie w meksykańskim kongresie i przesłuchanie w sprawie niezidentyfikowanych obiektów latających, podczas którego pokazano, uwaga, ciała kosmitów. W ubiegłym tygodniu w meksykańskim kongresie odbyło się spotkanie parlamentarzystów z ufologami i ludźmi, którzy mieli być świadkami niewyjaśnionych zjawisk. Współorganizatorem spotkania był dziennikarz i ufolog Jamie Musan, który podczas konferencji zaprezentował wysuszone ciała niewielkich istot. Twierdził, że pochodzą one z Peru, mają około 1000 lat i nie są ludźmi. Nie stanowią części naszej ziemskiej ewolucji. Dwa maleńkie ciała wystawione w gablotach mają po 3 palce na każdej dłoni i wydłużone głowy. Musan powiedział, że zostały one odnalezione w Peru w pobliżu starożytnych rysunków w Nazca w 2017 roku. Przekonywał, że mają około 1000 lat. Musan w 2015 roku przekonywał, że podobne znalezisko to obce ciała. Okazało się, że były to zmumifikowane ciała dzieci. Dziennikarze przekonują, że odnalezione szczątki to zwłoki kosmitów. To pierwszy raz, kiedy życie pozaziemskie jest prezentowane w takiej formie i myślę, że jest to wyraźny dowód na to, że mamy do czynienia z okazami innymi niż ludzkie, które nie są spokrewnione z żadnym innym gatunkiem na naszym świecie. Każda instytucja naukowa może to zbadać. Mówi Musan. Nie jesteśmy sami. Dodaje. José de Jesús Zalque Benítez, dyrektor Instytutu do Spraw Zdrowia Meksykańskiej Marynarki Wojennej, powiedział, że szczątki zostały poddane prześwietleniu rentgenowskiemu, rekonstrukcji 3D i analizie DNA. Mogę potwierdzić, że te ciała nie mają żadnego związku z istotami ludzkimi. Powiedział. Jak informuje New York Post, w poniedziałek 18 września badacze Naukowego Instytutu Zdrowia Meksykańskiej Marynarki Wojennej poddali domniemane szczątki istot pozaziemskich analizie. Cytowany przez dziennik Jose, dyrektor instytucji, przekazał, że z badań wynika, iż należały do pojedynczych szkieletów i nie ma dowodów na montaż lub manipulację czaszkami. Z ustaleń meksykańskich badaczy miałoby też wynikać, że jedna z istot prawdopodobnie była w ciąży, o czym świadczyć ma wybrzuszenie w jej brzuchu, dodał Benítez. Sugerował, że wybrzuszenie może być jajami. Te istoty nie mają nic wspólnego z ludźmi, podkreślił naukowiec. Bardzo ciekawym faktem jest to, że niektóre z tych ciał mają implanty metalowe, które są doskonale przyczepione do skóry i w kierunku powierzchni, tworząc bardzo imponujący biofunkcjonalny związek. Te implanty to stop różnych metali, wśród których wyróżniają się osmium i kadm, które są obecnie używane do telekomunikacji satelitarnej. Oczywiście w internecie zaczęły pojawiać się zarówno głosy wsparcia, jak i opinie, że to wszystko to jedna wielka ściema. W sieci zaroiło się od fejkowych zdjęć i memów pokazujących istoty w formie tortu. Jakby się nad tym dokładnie zastanowić, to ciekawe, co musiałoby się wydarzyć, żeby ludzie uwierzyli, że coś może być prawdziwe. Chyba tylko moment, w którym kosmici zapukaliby do ich własnych domów. W internecie zaczęły również pojawiać się newsy sprzed lat, jakoby podobne ciała miały być odnajdywane w innych rejonach świata, na przykład na Syberii. Wtedy uznano jednak, że ciało, które znaleziono, zostało stworzone przez człowieka i uznano to za oszustwo. 16 września przedstawiciele Uniwersytetu w Harvardzie wyrazili chęć włączenia się w badania nad ciałami istot zaprezentowanych w kongresie. W tym celu w ubiegłą niedzielę zaplanowano badania i analizę ciał podczas transmisji na żywo. W badaniach wzięli udział dr Ruben Leinich, chirurg ortopeda, dr Armando Ballesteros, radiolog, dr Jasny Casa, dyrektor szpitala, w którym przeprowadzane były analizy, Carlos Mesa, notariusz, José Benítez,
lekarz, dowódca marynarki wojennej Meksyku. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że stwierdzono, iż ciała są prawdziwe. Poddano je badaniom rentgenowskim i morfologicznym. Stwierdzono, że morfologia dłoni oraz struktura kości biodrowej i kości udowej wskazują, że istoty te miałyby trudności z poruszaniem się. Lekarze stwierdzili, że nie znaleźli dowodów na to, że istota została sztucznie złożona. Morfologia istoty wskazuje, że jej anatomia była przeznaczona do środowiska pozaziemskiego, więc nie pochodziła z Ziemi. Stwierdzili, że połączenie czaszki z szyją wygląda na naturalne, brak śladów metalu, kleju czy innych substancji wskazujących na sztuczną interwencję. Nie stwierdzając żadnych pośmiertnych cech, wnioskujemy, że jest to żyjący organizm, który był nienaruszony i był biologiczny. Nie można też mówić o przyłączeniu czaszki innego gatunku do tego ciała, bo widoczne byłyby ślady manipulacji z tą czaszką, jak rysy pęknięcia czy wzrosty. Tego tutaj nie zaobserwowano, stwierdził Benitez. Dodał, że na kościach zaobserwowano ograniczoną ruchowość istoty, gdyż jej staw nie miał podobieństwa do ludzkiego kolana. Badano również obecność metalu w okolicy klatki piersiowej, dochodząc do wniosku, że nie pełni on żadnej funkcji spajania ciała. W odpowiedzi na teorie sugerujące, że te ciała to połączenie różnych części innych istot biologicznych, specjaliści stwierdzili brak śladów kleju czy pęknięć wynikających z łączenia różnych części. Na temat całego zamieszania wypowiedział się również Robert Bernatowicz na łamach programu Na Żywo na kanale sportowym. Nagle się zorientował, że AIMA robi po prostu kolejny odcinek filmu, programu do tej swojej telewizji. Potem już pamiętam, że następnego dnia napisał bardzo taki smutny wpis, że bardzo żałuje tego, że wziął udział w tym wydarzeniu, ponieważ tam nie zostały przedstawione żadne dowody, naukowe potwierdzenia tego, że to są istoty, które mają inne DNA. Nie było też wypowiedzi tych naukowców, którzy rzekomo te ekspertyzy wydali. No po prostu niestety poszło to w bardzo złym kierunku. Mówię to z przykrością, dlatego że UFO jest super prawdziwe. Na razie wiemy tylko tyle, a może aż tyle. Mnożą się teorie spiskowe, a ludzie prześcigają się w twierdzeniach, co jest prawdą, a co nie. Pozostaje jedynie czekać na rozwój sytuacji. Odkąd rząd Stanów Zjednoczonych podjął się oficjalnego badania niezidentyfikowanych obiektów latających i wziął je skrupulatnie pod lupę, na świecie coraz więcej zaczęło pojawiać się obserwacji UAP. Wielokrotnie organizowane konferencje na najwyższych szczeblach zdradzają, że styczność z UFO mamy już od wielu lat. Potwierdzają to liczne raporty i oświadczenia amerykańskich pilotów wojskowych, którzy zeznają pod przysięgą i w końcu nie boją się mówić z obawy na konsekwencje. Jednym z najnowszych doniesień, który poruszył opinią publiczną, jest incydent z Peru. Policja z Peru twierdzi, że wieśniacy terroryzowani są przez obcych po tym, jak zobaczyli nastoletnią dziewczynę z poderżniętym gardłem przez tajemniczą bestię. Policja w amazońskiej dżungli bada dziwaczne doniesienia, które wydarzyły się w Peru. W jednej z wiosek życiu mieszkańców zagrażają stworzenia rodem z filmów science fiction. Miejscowi żyjący w dziczy donoszą, że widzieli w Peru opancerzonych kosmitów z dużymi głowami i żółtymi oczami, mierzących około 7 stóp. Twierdzenia zostały złożone przez członków rdzennej ludności Iquitu w wiejskim okręgu Alto Nanay, na północny wschód od Limy. Twierdzą, że 15-letnia dziewczyna została zaatakowana przez jednego z potworów, który rozciął jej szyję. Podobno myśliwi strzelali do stworzeń ze swoich pistoletów. Stwierdzili, że stworzenia te są odporne na ludzką broń. Istoty również rzekomo mogą znikać w dowolnym dla siebie momencie. Brzmi znajomo? Co najmniej jak z filmu Predator, który kamuflował się przed niektórymi ze swoich ataków na ofiary. Opis obcych wydaje się być podobny do opancerzonej bestii z serii filmów o Predatorze. Drapieżniki podobne do plemiennych kosmitów, którzy noszą zbroję i noszą ostrza podczas polowania na ludzi. Sugerowano, że istoty mogą być dronami pokrytymi tkaniną i maskami, aby przestraszyć miejscowych. Inni sugerowali, że obserwacje mogą być przypadkiem masowej histerii. Policja i marynarka wojenna badają teraz te doniesienia. Miejscowi wzywają do rozmieszczenia sił wojskowych w regionie, który znajduje się 10 godzin jazdy rzeką od miasta Iquitos. Przywódcy społeczności powiedzieli, że dziwne istoty zagrażają im aż od 11 lipca. Niektórzy wieśniacy opisywali kosmitów jako pelakaras, stworzenia z folkloru, którzy żywią się ludzkim tłuszczem i organami. Policja wzięła łódź motorową i prześledziła okolice po doniesieniach o ataku na nastolatkę. Zdjęcia przedstawiają młodą dziewczynę z zakrwawioną szyją. Nie jest jednak jasne,
co było przyczyną obrażeń. Mówi się, że inny mężczyzna został ranny w głowę przez przybyszów z kosmosu. Lider społeczności Avila powiedział bez cienia wątpliwości, że wierzy, że istoty pochodzą z kosmosu, a wieśniacy utworzyli patrole, aby spróbować wytropić intruzów ze strzelbami. Ludzie z plemienia porównywali istoty również do zielonego goblina z serii o Spider-Manie, gdzie w niektórych wersjach pojawia się w zbroi z żółtymi oczami. Sami przyznacie, że brzmi dosyć niedorzecznie. Dwa razy strzeliłem do jednego z nich i nie był ranny, wstał i zniknął. Jesteśmy bardzo przestraszeni tym, co dzieje się w naszej społeczności. Ich buty mają okrągły kształt, dzięki czemu unoszą się na wodzie. Unoszą się około metra nad ziemią, a na pięcie świeci się czerwona lampka. Ich głowy są długie, noszą maski, a ich oczy są żółtawe. Oni są ekspertami w ucieczce. Chcemy, aby wsparcie wojskowe chroniło nas, a także władze lokalne i regionalne. Peruwiański ufolog Anthony Choi twierdził, że słyszał o doniesieniach z całej Amazonii o tak zwanych kosmitach. Oświadczył, że słyszał raport z miasta Pucallpa o trzech chłopcach zaatakowanych wiązkami laserowymi. I twierdził, że podobny raport docierał z miasta Contamana. Ale spekulował, że może to być przypadek masowej histerii z upiększeniem prawdziwych historii. Zasugerował, że doniesienia o handlarzach ludźmi mogą przeplatać się z folklorem i doniesieniami o porwaniach przez kosmitów. Istnieją legendy, które mówią o tak zwanych obieraczkach, które są rodzajem mitycznych postaci, wyjaśnił. To jest to, co w społeczności nieustannie powtarzają. Według spisu powszechnego z 2017 roku około 1350 osób identyfikuje się jako członkowie społeczności Ikitu. UFO i rozmowy o kosmitach stają się coraz częściej głównym nurtem po głośnym przesłuchaniu prowadzonym przez amerykańskich pilotów w Waszyngtonie. Skąd nagły wzrost obserwacji UFO? Czy ludzie chcą za wszelką cenę zwrócić na siebie uwagę, wykorzystując temat obserwacji UAP? Czy jest to podążanie nurtem trendów i tego, o czym aktualnie dużo się mówi? Czy ludzie byliby skłonni zmyślać takie wydarzenia z sobie tylko znanych powodów? Czy podobne mistyfikacje mogłyby być w ogóle prawdziwe? A może faktycznie stoimy u progu zagłady? I choć sceny rodem z filmów science fiction mówiące o tym, że na Ziemi miałyby się pojawić potwory przypominające predatory są mało realne, to może coś zgoła innego jest na rzeczy? Dajcie znać, co o tym sądzicie. Czy grozi nam najazd kosmitów? Czy ludzie sami sobie tworzą pole do siania paniki? Czy jest ktoś, kto nie zna Nicka Groffa, Zacha Bagansa czy Aarona Goodwina? Tak, rusza nowy sezon Ghost Adventures, które rozpocznie się dwugodzinnym odcinkiem z paranormalnego śledztwa na Wyspie Diabła. Ekipa zmierzy się ze złem, które zaległo na tej przerażającej wyspie. Czy będą mieli do czynienia z bestią z legend? Pierwszy odcinek serii już w środę 4 października o 21 na Discovery. Czas dobrze przygotować się na Halloween. No One Will Save You, tak nosi tytuł filmu, którego premiera wystartowała wczoraj. Połączenie gatunku science fiction i horroru zakotwiczone w uniwersum UFO i kosmitów. No One Will Save You przedstawia Bryn Adams, kreatywną i utalentowaną młodą kobietę, która została wyobcowana ze swojej społeczności. Samotna, ale zawsze pełna nadziei Bryn, znajduje pocieszenie w ścianach domu, w którym dorastała, dopóki pewnej nocy nie obudzą jej dziwne dźwięki wydawane przez zdecydowanie nieziemskich intruzów. Później następuje pełne akcji starcie pomiędzy Bryn a gromadą istot pozaziemskich, które zagrażają jej przyszłości, zmuszając ją jednocześnie do uporania się ze swoją przeszłością. Gratka dla osób, którzy wierzą w życie pozaziemskie i przy okazji lubią się bać. Film można obejrzeć w kinach i na platformie Hulu. Na koniec dobre wieści dla sympatyków Kryptonim Ghost i Żądnego Przygód. Zarówno ci pierwsi, jak i ten drugi ogłosili swój powrót na YouTube i gotowość do nagrywania materiałów. O ile Julian poinformował swoich fanów o powrocie, o tyle obiecany tydzień temu film się jeszcze nie pojawił. Żądny poinformował jednak, że ma chwilowo w życiu pewne problemy osobiste i nie może w 100% obiecać, że filmy pojawią się na czas. Dobrze natomiast, że dał znać swoim widzom, że żyje i ma zamiar powrócić do nagrywania. Miejmy nadzieję, że stanie się to lada chwila, a na kanale pojawi się kolejny materiał. Natomiast chłopaki z Kryptonim Ghost opublikowali na swoim kanale krótkiego shortsa z informacją o wznowieniu nagrywek. Stwierdzili jednak, że aby zapobiec wypaleniu, materiały będą pojawiać się rzadziej,
ale będą oferować lepszą jakość. Na tym krótkim nagraniu nie pojawił się jednak Pilat, co może spędzać sen z powiek fanom Kryptonim Ghost. Chłopaki poinformowali jednak, że wyjaśnią wszystko w swoim czasie. Pozostaje czekać na kolejne wieści i przede wszystkim na materiały. W dzisiejszym wydaniu to wszystko. Pamiętajcie, że możecie też ciekawe newsy wysyłać nam na maila, Instagrama czy Facebooka. Będziemy bardzo wdzięczni również za pozostawienie subskrypcji, komentarza, lajka pod tym materiałem i pod innymi. Także dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Jak to nie ma budżetu na sceny końcowe? Co ty chcesz mi w tym momencie powiedzieć? To tak jakby niedzielny live bez Emilcina. No nie wiem, gościu, weź coś zrób, żeby te pieniądze się znalazły. Nie wiem, dzwoń do papieża na Islandię, do para Andrzeja. Masz to ogarnąć. Dobra, słuchaj, nie myślałem, że to kiedykolwiek powiem, ale nie pozostawiasz mi wyboru. Musimy chwycić się ostatniej deski ratunku. Na następnym live'ie pokażę jeszcze siaka. Tylko ogól!